Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy w cotygodniowej audycji ProLife. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu tak zwanego podziemia aborcyjnego, a mówiąc dokładnie jego wielkości. Wiemy, że w związku z debatą na temat pełnego zabezpieczenia prawa do życia każdego poczętego dziecka, podkreślam każdego bez żadnych wyjątków, prasa liberalna, świecka często przytacza bardzo nierzetelne szacunki wielkości tego podziemia, podając liczby 100-200 tysięcy zabójstw nienarodzonych dzieci w tak zwanym podziemiu. Wyolbrzymianie tego zjawiska, bo ono oczywiście istnieje, podziemie aborcyjne istnieje, będzie istnieć, ma na celu osłabienie racji za wprowadzeniem pełnej ochrony życia poczętych dzieci. Trzeba na wstępie stwierdzić, że wyolbrzymianie, i to wielokrotne, zaraz powiem, dziesięciokrotne nawet wielkości podziemia aborcyjnego, to stara taktyka środowisk proaborcyjnych, międzynarodowych, od wielu, wielu lat. My o tym wiemy dzięki wyznaniu zmarłego 2 lata temu doktora Bernarda Nathansona, w ostatnich latach swego życia wybitnego obrońcę życia, ale także i tego człowieka, położnika, ginekologa, który w 1973 roku, współtworząc tak zwaną grupę NARAL w Stanach Zjednoczonych, doprowadził do straszliwej legalizacji zbrodni aborcji w Ameryce, która do dzisiaj obowiązuje. To była decyzja Sądu Najwyższego i zgodnie z tą decyzją do dzisiaj zabijane są nawet 9-miesięczne dzieci. Doktor Nathanson nawrócił się i przeszedł na pozycję pro-life i wyznał, jak do tego doszło, że w Stanach Zjednoczonych wprowadzono tak straszliwe, barbarzyńskie prawo. I mówił tak, ja cytuję dokładnie jego słowa. Wiedzieliśmy również, że jeśli dostatecznie udramatyzujemy sytuację, wzbudzimy dość sympatii, aby sprzedać nasz program legalizacji sztucznych poronień. Dlatego sfałszowaliśmy dane na temat nielegalnych zabiegów przerwania ciąży wykonywanych każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Mass mediom i opinii publicznej przekazywaliśmy informację, że rocznie przeprowadza się w Stanach około 1 miliona aborcji w podziemiu. Chociaż wiedzieliśmy, że naprawdę jest ich około 100 tysięcy. Kochani słuchacze, to jest mnożnik kłamstwa razy 10. I mam przed sobą bardzo ważny dokument, fragment raportu ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Raportu, który liczy prawie 10 lat, bo raport ten zaprezentowałem osobiście w naszym Sejmie w grudniu 2006 roku. I przytoczę nasze polskie bardzo smutne doświadczenie ukazujące tą samą taktykę kłamstwa w naszej polskiej rzeczywistości. Wiemy, zalegalizowano, a raczej narzucono w warunkach terroru, ostrego terroru komunistycznego, legalizację zbrodni aborcji 27 kwietnia 1956 roku. Prosiłem ekspertów, żeby sięgnęli do Trybuny Ludu. Wiemy, starsi, młodszym trzeba przypomnieć, Trybuna Ludu to codzienne pismo Komitetu Centralnego PZPR, Partii Komunistycznej. I kochani, w Trybunie Ludu z 26 kwietnia, a więc dzień przed legalizacją zbrodni aborcji w Polsce, znaleziono taką informację. Cytuję Trybunę Ludu. Według oceny Ministerstwa Zdrowia liczba zabiegów dokonywanych z naruszeniem dotychczas obowiązujących przepisów sięga około 300 tysięcy rocznie lub jest nawet wyższa. Koniec cytatu. I narzucono Polakom w dyktatorskich warunkach swobodę zabijania nienarodzonych dzieci. I w 1957 roku, a więc już legalnie, za darmo, w warunkach higienicznych, sami komuniści, którzy tą ustawę narzucili, zarejestrowali zabiegów zabijania nienarodzonych dzieci 36 tysięcy. 36 tysięcy w 1957 roku za darmo, higienicznie, przy poparciu władz i ówczesnych mediów. No jak mogło być 300 tysięcy czy więcej? Drogo, niebezpiecznie w podziemiu. A więc komuniści zastosowali ten ogólnoświatowy mnożnik kłamstwa w ocenie podziemia razy 10, bo dokładnie prawie tak to wyszło. Mamy wiele dowodów, że stosowane są
te metody kłamstwa, zawyżania i to wielkiego zawyżania tak zwanego podziemia aborcyjnego w wielu krajach. Ja już nie zdążę podać danych dotyczących konkretnych danych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i mogę powiedzieć, że te środowiska, które dzisiaj podają te liczby 100-200 tysięcy aborcji w podziemiu są bardzo nierzetelne. Bo myśmy wysłali i parlamentarzystom, i dziennikarzom, i organizacjom feministycznym nasz raport oparty na przesłankach naukowych obiektywnych. I z tego raportu rzetelnego wychodzi, że w Polsce mamy podziemie, oczywiście, że mamy w granicach 7, 15, 16 tysięcy. Gdzie do 100 czy 200 tysięcy. To są kłamstwa. Kto je powtarza, no to jest biedny, bo albo dał się oszukać, albo sam uczestniczy aktywnie w kłamstwie, ale my, słuchacze, wiemy już, jaka jest prawda. Jest nasz ten raport na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka www.propausalifelife.pl. Szczęść Boże!